Jest w nas przekonanie, że duży apetyt świadczy o zdrowiu, dlatego trudno nam uwierzyć, że post może być lekarstwem na wiele dolegliwości. Piotr Bylina z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zachęcał podczas spotkania członków Klubu Zdrowia w Centrum Użyteczności Publicznej do poszczenia. Post jest darem od Boga dla człowieka, który może pomóc mu w jego życiu duchowym i fizycznym. Podczas obfitego jedzenia nasz organizm zużywa zbyt dużo energii na trawienie, natomiast podczas głodówki toksyny i tłuszcz stają się paliwem, który w naturalny sposób naprawia nasz system immunologiczny. Proces oczyszczania i odbudowy jest więc budzeniem naszego wewnętrznego lekarza. Jeśli generalnie jesteśmy zdrowi, to do 7 dni bez opieki lekarza możemy sobie pozwolić na taki post. Nie powinno nam to w żaden sposób zaszkodzić, a pomóc. Natomiast posty powyżej 7 dni powinny być, nawet w przypadku zdrowego człowieka, konsultowane z lekarzem. Post nie jest odkryciem naszych czasów i jako metoda wspomagająca leczenie stosowany był przez lekarzy od niepamiętnych dziejów. Ma więc swoją historię i udowodnione zasługi, więc może czasem warto sobie odmówić jedzenia chociaż przez jeden dzień.